Sylwia Grzeszczak i Marcin Liber-Piotrowski uchodzili za zgrany duet, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, chociaż nie obyło się od plotek. Jakoby raper w zbyt dużym stopniu ingerował w decyzję partnerki. To podobno on nakłonił ją, by osiem lat temu, po narodzinach wspólnej córki, zrobiła sobie dłuższy urlop macierzyński, na który ponoć niekoniecznie miała ochotę. Uważnym obserwatorom nie umknęło też, że podczas wspólnych wywiadów w telewizji Grzeszczek co chwila zerkała na Libera, jakby chciała na bieżąco sprawdzać, czy, jego zdaniem, dobrze mówi. Niektórzy doszukiwali się wątków autobiograficznych w piosence Sylwii Tamta Dziewczyna, mimo wszystko jednak decyzja o rozstaniu zaskoczyła wszystkich. Ostatni, jak dotąd. Raz pojawili się razem na scenie podczas Topów Top Topsopot Festival 2023. Jak potem wyszło na jaw, nie byli już wtedy parą. Zdaniem eksperta odmowy ciała, można się było tego domyślić. Chociaż decyzję o rozstaniu ogłosili dopiero kilkanaście dni później. Jak tłumaczy, Maurycy Seweryn w rozmowie z Pudelkiem, pewne subtelne oznaki, widoczne podczas wspólnego występu grzeszcza Kilibera. Sygnalizowały targającą nimi burzę uczuć Mniej u niego, silniej u niej A najsilniej Kiedy, mimo starań, pani Sylwii nie udało się opanować emocji mikromimicznych w pierwszej minucie Trwało to krótko, około dziesięciu sekund Kiedy Liber wyśpiewał słowa I kiedy to życie zna już odpowiedź Będzie ciekawiej Wówczas na milisekundę pani Sylwia zamknęła oczy To zaprzeczenie tych słów To sygnał ukrywania prawdziwych myśli i emocji to sygnał, że na razie niekoniecznie uważa, że perspektywa bez partnera będzie ciekawsza. Jednocześnie całe ciało, w tym stała makromimika, mocny uśmiech, ruchy ciałem, wybijanie rytmu, gest w stronę libera, miały świadczyć, że zgadza się ze słowami. Z tego opisu można wyprowadzić wniosek, że decyzja o rozstaniu w mniejszym stopniu odpowiada Sylwii niż liberowi. Jak podkreśla ekspert, z jej strony wciąż wyczuwalne są silne emocje wobec, byłego już, partnera, tuż po wyśpiewaniu tych kilku wersów. U pani Sylwii zauważyłem silne mruganie, ruchy gałkami ocznymi i uniesienie głowy do góry, które miały rozmyć pojawiające się wzruszenie. Co z oczu, to z serca. Ale niekiedy nie ma na to szans. I to niekiedy ma miejsce w relacjach pani Sylwii i pana Marcinna. Pracują razem. Czy będą tego unikać? Raczej tak. Im dalej od rozstania, tym bardziej. Na razie wytrzymują ze sobą, choć widać silne emocje, kiedy są blisko siebie. Sylwia Grzeszcza i Liber poznali się w 2006 roku, na przesłuchaniu do zespołu. Piosenkarka miała wtedy zaledwie 17 lat. Jednak ponoć od razu zauroczyła się starszym o 8 lat raperem. Dopiero siedem lat później przyznali, że są parą a w 2014 roku w tajemnicy wzięli ślub, rok później powitali na świecie córeczkę, bognę, kupili duży dom w Poznaniu i wydawało się, że będą żyli razem długo i szczęśliwie. Kiedy w mediach zaczęły krążyć plotki o rzekomej zażyłości, jaka miała połączyć Libera z Natalią Schroeder, Grzeszczak stanowczo nazwała je wyssanymi z palca bzdurami. Wiele jednak wskazuje na to, że decyzją o rozstaniu w większym stopniu zainteresowany był Liber niż Sylwia. Zdaniem eksperta, dowodzi tego jej zachowanie podczas wspólnego występu w Sopockiej Operze Leśnej na tegorocznym festiwalu Top of the Top, a fani zwracają uwagę na wyraz jej oczu, którego nie zdołała zamaskować podczas najnowszej sesji zdjęciowej dla Wiwy. To spostrzeżenie powtarza się w komentarzach, widać smutne oczy. Szkoda, że to już koniec miłości to prawda. W sesji dla Wiwy widać smutne oczy Sylwii Grzeszczak do tej pory nie ujawniła, czy decyzja o rozstaniu została podjęta w pełnym porozumieniu, czy też jednemu z małżonków bardziej na niej zależało. Zobacz też, Sylwia Grzeszczak i Liber się rozwodzą, od plotek huczało, a oni uparcie milczeli, tylko ona zachwyciła w sopocie. Raczkowi przypomina Anna Jantar, Sylwia Grzeszczak i Liber potwierdzili rozstanie. Podjęliśmy decyzję.